Pani przewodnicząca! We wczesnych latach 50. rząd chiński wymusił na przedstawicielach Tybetu podpisanie porozumienia, w którym rząd chiński gwarantował Tybetowi daleko posuniętą autonomię. Z tych zobowiązań nic nie zostało, nic nie zostało zrealizowanych. W wyniku nacisków opinii publicznej i w obawie przed bojkotem Igrzysk Olimpijskich rząd chiński podjął rozmowy z przedstawicielami Dalai Lamy, ale były to rozmowy na żenująco niskim szczeblu, a ponadto to był dialog przypominający dialog dwóch nastawionych na różne programy telewizorów. My nie chcemy, żeby to był dialog, my chcemy, żeby to były negocjacje. Negocjacje po prostu z przedstawicielami Dalai Lamy w oparciu o przedstawione memorandum. Jeżeli rząd chiński uważa, że to memorandum jest niedobrą podstawą, niech powie dokładnie dlaczego, a nie zasłania się blankietowym stwierdzeniem, że jest to po prostu memorandum, w którym proponuje się niepodległość Tybetu, co jest absolutnie niezgodne z prawdą.